Dzień dobry, drogie Biedroneczki. Dzisiaj wspólnie z dziewczynką, która ma na imię Europka oraz z chłopczykiem, który ma na imię Unionek, zabiorę Was w podróż po krajach Unii Europejskiej. Przede mną widzimy, jak się nazywa to, co jest przede mną. Tak, to jest globus. Szukamy na globusie kontynentu, który nazywa się jak? Jak się nazywa nasz kontynent? Czytamy? Europa. Doskonale, oczywiście. Europa. Jesteśmy Polakami. Tu jest nasze państwo Polska, które leży nad Morzem Bałtyckim, jak widzimy. Jesteśmy Polakami, mieszkamy w Europie, jesteśmy Europejczykami i należymy do Unii Europejskiej. Unia Europejska składa się z wielu państw, które są wspólnie ze sobą, tworzą właśnie taką Unię. Między innymi do tych państw należy Grecja. Pooglądamy sobie, co możemy zobaczyć w Grecji. W Grecji możemy zobaczyć Partenon, czyli taka charakterystyczna budowla grecka. Grecja to między innymi święta góra Olimp, widzimy. I tam były tradycje demokracji, teatru i organizowanie olimpiad. Grecja również słynie z bardzo smacznej, wyśmienitej kuchni. Najbardziej znaną potrawą grecką jest musaka, czyli taki rodzaj zapiekanki na bazie bakłażanów i mięsa mielonego. Serfeta, grecka sałatka i sos tzatziki. Idealnie pasujący do wielu dań. Mówiąc o Grecji, to również warto wspomnieć o takim panu, który nazywał się Aleksander Macedoński. Macedonia jest greckim regionem, jednym z największych zdobywców w historii ludzkości. Aleksander Macedoński powszechnie był uznawany za wybitnego stratega i jednego z największych zdobywców. Będąc w Grecji, to trzeba koniecznie odwiedzić jej stolicę, czyli Ateny, oraz zespół prawosławnych klasztorów w meteorach, znajdujący się na szczycie skał, wznoszących się ponad 500 metrów nad powierzchnią Ziemi. Widzimy? Każda z greckich wysp dostarczy odwiedzającym wielu ciekawych wrażeń. Od pięknych plaż po majestatyczne zabytki. Tutaj widzimy takiego pana, który nazywał się Arystoteles. I był on jednym z trzech najsławniejszych filozofów w starożytnej Grecji. Kolejne państwo, które chciałabym przybliżyć, które znajduje się w Unii Europejskiej, to, czytamy, Hiszpania. Bardzo dobrze. Ciekawostką w Hiszpanii to może być taki statek. Widzimy, ten statek nazywa się Santa Maria i był to największy z trzech statków Krzysztofa Kolumba w czasie jego pierwszej wyprawy w poszukiwaniu drogi morskiej do Indii w 1492 roku. A tutaj właśnie widzimy Krzysztof Kolumb, czyli europejski żeglarz, podróżnik i nawigator. Będąc w Hiszpanii, to warto odwiedzić stolicę kraju, czyli Madryt. Warto tam odwiedzić muzea, Pałac Królewski, a dzieci z pewnością zainteresuje Muzeum Techniki. Tutaj też widzimy panią w pięknej czerwonej sukni, która tańczy taniec. Tak, jaki to jest taniec? No, na pewno znacie ten taniec. Oczywiście, Hiszpania to ojczyzna flamenko. Pochodzącej z rejonu Andaluzji muzyki, tańca i charakterystycznego śpiewu z towarzyszeniem kastanietów oraz walk toreadorów. Szukamy kolejnego państwa. I kolejnym państwem jest też Portugalia. Portugalia. I tutaj mamy też dwóch takich panów. Jeden z nich to Ferdynand Magellan, po
Portugalczyk, który jako pierwszy człowiek opłynął świat dookoła. I mamy tutaj też takiego znanego pana Vasco da Gama, który był odkrywcą drogi morskiej do Indii. Przechodzimy do Cypru. Cypr to wyspa i państwo położone we wschodniej części Morza Śródziemnego. Tam jest klimat bardzo ciepły i Cypr również oferuje wiele atrakcji dzieciom. Leży na styku dwóch kultur, europejskiej i tureckiej. I tam niezwykłą atrakcją jest głaz, który nazywa się Petra Tauromiu, czyli miejsce, w którym podobno Afrodyta, czyli taka piękna bogini miłości i piękna, to jest miejsce, w którym Afrodyta wyłoniła się z piany morskiej, oraz zamek Kantara, bizantyjska twierdza mająca bronić wyspy przed napaścią. No i w tamtym roku pamiętacie, jak dużo rozmawialiśmy o Włoszech. Nawet w naszym przedszkolu był taki tydzień włoski, więc tutaj myślę, że Wam dużo na temat Włoszech nie trzeba opowiadać, bo my to wszystko już wiemy. To sobie tak tylko przypomnimy. Widzimy tutaj taki piękny budynek. Jak on się nazywa? No oczywiście, Koloseum, czyli amfiteatr w Rzymie, wzniesiony przez cesarzy z dynastii Flawiuszów. Również widzimy takie piękne, romantyczne miasto zakochanych, czyli Wenecję, słynące z setek kanałów i mostów. Włochy, jak wiecie, są również ojczyzną wielu wybitnych twórców. Tu żyli i tworzyli między innymi Leonardo da Vinci, czyli włoski malarz, architekt, filozof, muzyk, pisarz, odkrywca, matematyk, mechanik, wynalazca i geolog. No naprawdę miał dużo zawodów, bardzo dużo potrafił i dużo wynalazł, był geniuszem. Jeszcze właśnie we Włoszech trzeba wspomnieć, że tam są pyszne narodowe ich potrawy, wśród których jest pizza oraz spaghetti, które są serwowane w wielu różnych odmianach. Pamiętacie, jak robiliśmy sami pizzę w przedszkolu, albo jak chodziliśmy do pizzerii i wspólnie robiliśmy pizzę? Bardzo było wtedy ciekawie, prawda? Może ktoś z Was w domu zrobi swoją pizzę. Włochy też mają taką krzywą wieżę. Widzicie? Krzywa wieża w Pizie, czyli jedna z najbardziej znanych budowli świata. Jak również pamiętacie dobrze, we Włoszech są wulkany. Na górze jest Etna i Wezuwiusz na południu Włoch. Czyli takie dwa najsłynniejsze wulkany we Włoszech. Szukamy kolejnych państw, o których sobie opowiemy, które znajdują się w Unii Europejskiej. To może przejdziemy do Niemiec. Mamy Niemcy. W Niemczech są takie piękne zamki. Widzicie jakiś piękny zamek? To też warto odwiedzić, jak się tam kiedyś znajdziecie. Jest to zamek znajdujący się w południowej Bawarii w Niemczech. I jest naprawdę piękny. I jest to takie drugie, najczęściej odwiedzane miejsce w Europie, zaraz po paryskiej wieży Eiffla. I do tego miejsca rocznie przebywa 1,5 miliona turystów. I ten zamek właśnie z czymś Wam się kojarzy? Tak? Oczywiście. Ten zamek kojarzy się z bajkową budowlą Disneylandu. Oczywiście. I znajduje się również w logo wytwórni filmowej Walta Disneya. Także ten zamek jest dla Was znany. Mamy też taką piękną, wielką katedrę Świętego Piotra, która znajduje się w Kolonii. A tutaj mamy takiego pana, jak się nazywa? Tak, to Albert Einstein, czyli słynny niemiecki naukowiec. O, zobaczcie, mamy Polskę, o której już dużo wiecie. A co my się jeszcze możemy dowiedzieć o naszej Polsce? Zobaczcie, to to taki. Czy wiecie, kto to jest? Tak, to jeden z najsłynniejszych Polaków, czyli Mikołaj Kopernik. A jeszcze mamy tutaj jedną z najsłynniejszych Polek. Jak ma na imię? Tak, oczywiście. Maria Skłodowska-Curie,
Oraz tutaj mamy takiego pana, który kim jest? Oczywiście, to Fryderyk Chopin. Nasz kraj, jak wiecie, może się pochwalić pięknym folklorem, wycinankami łowieckimi, krakowskimi strojami i góralską kulturą. A wy, dzieci, znacie z pewnością naszego bohatera kreskówek, czyli Reksia. Znacie również kota Filemona oraz wawelskiego smoka. A tutaj widzimy taki piękny zamek królewski na Wawelu. Wraz ze wzgórzem wawelskim to jedno z najbardziej znaczących historycznie i kulturalnie miejsc w Polsce, będący przez wieki siedzibą królów polskich i symbolem państwowości. Polska nasza również może pochwalić się parkami narodowymi, w których możecie znaleźć kogo? Tak, między innymi żubry. Oczywiście. W Polsce znajduje się oczywiście dużo bardzo zabytków, bogatej historii, kultury. Do najważniejszych należą zamek w Malborku oraz osada w Biskupinie, średniowieczny zespół miejski w Toruniu, kopalnia soli w Wieliczce, stare miasto w Zamościu czy zespół zabudowań Kalwarii Zebrzydowskiej. Ale nasza Polska również posiada bardzo bogate tradycje rolnicze. Jest liczącym się w świecie producentem jabłek, porzeczek, truskawek, kapusty i cebuli. Jeszcze mamy Szwecję. Szwecja to również jeden z krajów skandynawskich, który posiada bardzo bogate tradycje. Głową państwa w Szwecji jest król, ale obecnie nie ma on dużego wpływu na kraj. Na przedmieściach Sztokholmu tradycyjnie obchodzi się Noc Walpurii. Widzimy? To jest też Szwecja Akademia Nauk, siedziba fundacji imieniem Alfreda Nobla. Alfred Nobel to jest szwedzki przemysłowiec i naukowiec, wynalazca dynamitu oraz fundator Nagrody Nobla. Czyli już jak wiecie na pewno, najsłynniejszym Szwedem był właśnie Alfred Nobel, który był inicjatorem przyznawanych corocznych nagród Nobla w wielu dziedzinach oraz taka pani, która nazywa się Astrid Lindgren, autorka wspaniałych książek dla dzieci. A to jest bohaterka jej książek, czyli kto to jest? Pippi Langstrump, oczywiście. Jak się kiedyś wybierzecie do Szwecji, no to warto zacząć zwiedzanie od Sztokholmu, czyli stolicy państwa. Koniecznie trzeba zobaczyć jego starówkę, czyli Gamla Stan, Pałac Królewski oraz Dom Szlachecki, położoną na przedmieściach miasta rezydencję królewską Drottningholm. Pięknie jest tam. Też byłam i zwiedzałam, więc jak kiedyś będziecie miały okazję wybrać się z rodzicami na wycieczkę, czy to promem przez morze się przepłynąć, czy samolotem, to naprawdę jest tam dużo ciekawych miejsc do zwiedzenia. Jeszcze mamy takie państwo, które nazywa się Finlandia, Dania. A, i Dania będzie na dzisiaj ostatnim państwem, o którym Wam opowiem. Dania jest to najmniejsze wśród państw skandynawskich. Wydaje się to dziwne, bo do Danii należy Grenlandia oraz Wyspy Owcze. Dania to piękny i spokojny kraj o ciekawej historii, który turystów zachwyca niezwykłymi krajobrazami. Znaleźć tutaj można piękne malownicze wioski, szerokie pola uprawne oraz zabytkowe miasteczka o nowoczesnym charakterze. Dania jest ojczyzną Wikingów, czyli takiego rodu wojowników, którzy przed wiekami wybierali się na grabieżce wyprawy łodziami o charakterystycznym wyglądzie. No i w Danii był taki pisarz, który nazywał się Hans Christian Andersen. Był to słynny duński bajkopisarz. I on między innymi stworzył taką piękną baść, która nazywa się Księżniczka na ziarnku grochu. Chcecie posłuchać? No to Wam tak szybciutko opowiem tej baśni.
Był sobie pewnego razu książę, który chciał ożenić się z księżniczką. Ale to musiała być prawdziwa księżniczka. Jeździł więc po całym świecie, żeby znaleźć prawdziwą księżniczkę. Lecz gdy tylko jakąś znalazł, okazywało się, że ma jakieś ale. Księżniczek było dużo. Jednak książę nigdy nie mógł zdobyć pewności, że to były prawdziwe księżniczki. Zawsze było tam coś zupełnie nie w porządku. Wrócił więc do domu i bardzo się martwił, bo tak bardzo chciał mieć za żonę prawdziwą księżniczkę. Pewnego wieczoru była okropna pogoda, błyskało się i grzmiało, a deszcz lał jak z cebra. I było strasznie. Nagle ktoś zapukał do bramy miasta, a stary król wyszedł otworzyć. Przed bramą stała księżniczka. Ale mój Boże, jakże wyglądała! Co uczyniły z niej deszcz i słota? Woda spływała z włosów i sukienki, wylewała się strumykiem do trzewiczków i wylewała się piętami, ale dziewczynka powiedziała, że jest prawdziwą księżniczką. Ho, zaraz się o tym przekonamy, pomyślała stara królowa, ale nie powiedziała ani słowa. Poszła do sypialni, zdjęła całą pościel spod łóżka, położyła ziarnko grochu i na nim ułożyła jeden na drugim 20 puchowych materaców, a potem jeszcze 20 puchowych pierzyn i na tym posłaniu musiała spać księżniczka. Rano królowa zapytała ją, jak spędziła noc. Oj, bardzo źle, powiedziała księżniczka. Całą noc oka nie mogłam zmrużyć. Nie wiadomo, co tam było. Musiałam leżeć na czymś twardym, bo mam całe ciało brązowe i niebieskie od sińców. To straszne. I wtedy już mieli pewność, że to była prawdziwa księżniczka. Książę wziął ją za żonę, bo teraz był pewny, że to prawdziwa księżniczka, a nie ziarnko grochu. Oddano do muzeum, a nie ziarnko grochu, które oddano do muzeum, gdzie można je do dzisiaj oglądać, o ile ktoś go stamtąd nie zabrał. Widzicie więc, że to była prawdziwa historia. Powiedzcie mi teraz, drogie dzieci, z kim chciał się ożenić książę? Tak, z księżniczką, oczywiście, z prawdziwą księżniczką. Jak więc wyglądała księżniczka, która pewnego dnia zapukała do bramy miasta? Czekam. Tak, była jaka? Była. Wyglądała na mokro, była mokra. Woda spływała z włosów i z sukienki, także nie wyglądała jak prawdziwa księżniczka. A jak królowa chciała się przekonać, czy to jest prawdziwa księżniczka? No tak, oczywiście. Bardzo zrobiła taki miała pomysł, aby położyć ziarnko grochu i na nim ułożyć jeden na drugim 20 puchowych materaców, a potem jeszcze 20 puchowych pierzyn. Także taki miała pomysł, czy jej to ziarnko grochu będzie przeszkadzało, czy nie. I jak okazało się, że ta dziewczynka była prawdziwą księżniczką? Oczywiście, że była. Tak, bo obudziła się i była cała posiniaczona. No dobrze, na dzisiaj myślę, że już koniec tej naszej wycieczki po naszej Europie, po naszych państwach. Myślę, że znacie już dużo ciekawostek na temat różnych państw. Może skusicie się i w domu sobie również poszukacie o innych państwach, które należą do Unii Europejskiej, ciekawostek. Na przykład, co można zobaczyć w Hiszpanii, sobie sprawdźcie. Zobaczcie, co można jeszcze zjeść we francuskiej kuchni, oprócz ślimaków i żabich udek. Jakie kwiaty rozsławiły Holandię? Jakie? Oczywiście, tulipany. O tajemniczym mieszkańcu jeziora Loch Ness w Wielkiej Brytanii się dowiecie, bo dzisiaj na ten temat nic jeszcze nie mówiliśmy. Więc mam nadzieję, że będziecie jeszcze w domu zgłębiać naszą podróż po krajach Unii Europejskiej. A dzisiaj Wam dziękuję. Do zobaczenia.